Cześć, siema, witam Was z mundialowego studia Szalonego Kolekcjonera. Dzisiaj mamy znowu troszeczkę prowizoryczne studio. Już teraz przepraszam Was za to, że jest troszeczkę ciemniej, ale tych meczy jest tak dużo, że w zasadzie nagrywam je ciągle, nagrywam je w różnych warunkach. Nie chcę po prostu pominąć. Ostatnio pominąłem dwa mecze, muszę je nadrobić. Natomiast dzisiaj zapraszam Was na potyczkę między Hiszpanami a drużyną Chile. Oczywiście Chile. Powiem tak, zarówno jedni, jak i drudzy muszą ten mecz wygrać. W Realu przynajmniej muszą ten mecz wygrać ze względu na to, że w zasadzie przegrana jednej z tych drużyn dyskwalifikuje ją i powoduje to, że nie wychodzi z grupy. Dla Hiszpanów i dla Chilijczyków jest to mecz ostatniej szansy, mecz o wszystko, także no zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj do potyczki posłuży nam pudełko kolekcjonera. Pudełko zawiera 10 saszetek i jedną kartę z limitowanej edycji. Oczywiście nie otworzę wszystkich saszetek, otworzymy połowę ich, otworzymy dokładnie 5 saszetek, zobaczymy, co trafimy, zobaczymy, wow, co nam wejdzie, czy będzie to coś fajnego, czy nie. Już teraz na przodzie widzimy, że rzuca nam się w oczy Hiszpan, to jest Andreas Iniesta, tak to wygląda, niestety nie za fajnie mieni się w tym świetle, ale jest. Czekajcie, schowam go z powrotem, niech sobie tutaj siedzi i czeka na lepsze czasy. Chyba już nie da go schować. Nie da się go schować. I mamy 10 saszetek. Już zamykam i zaczynamy potyczkę. Może sobie tak to otworzymy. Z tej strony to pudełko się tak nie świeci, także będzie inaczej, będzie lepiej. Mamy tak, Messiego, mamy odwróconą saszetkę też z Messi, mamy Drogbę, mamy Neymara, Messiego, Drogbę, Neymara, Messiego, Drogbę i Neymara. No to co, Messiego jest najwięcej, więc weźmiemy dwie karty, dwie saszetki z Messim, jedną z Neymarem, jedną z Drogbą, a damy jeszcze jednego Drogbę, niech będzie inaczej. 5 saszetek odkładamy na pudełko, wykorzystamy je w następnym unboxingu, w następnym meczu. Oj, nie wiem, kto to będzie, musiałbym sprawdzić rozpiskę, bo nie pamiętam w tej chwili, już Wam mówię. Tego jest tak dużo, że niestety nie pamiętam wszystkiego. Ohoho. Ty, no co jest, zgubiłem się. Dzisiaj jest 18. A, Kamerun, Chorwacja. No dobra, żeby nie skręcić, zaczynamy. Mamy 5 saszetek, otwieramy. Rozpoczynamy potyczkę, rozpoczynamy mecz między Hiszpanami a Chile. Mecz na szczycie i mamy pierwszego Hiszpana. Te karty się liczą, tak jak mówiłem, to jest karta Utility Player. Mamy 1-0 dla Hiszpanii, zdobywcą bramki jest Fabregas. Mamy tutaj Nigeryjczyka, mamy Chorwata, Szwajcara, Anglika i na koniec zawodnik Ekwadoru. Saszetka numer 2. Wow, i tutaj mamy sobie kartę Fans Favorite. Niestety ta karta, nawet jakby była dobra, to by się nie liczyła. Z kart świecących liczą się tylko herby, które dają nam 2 punkty. Meksyk i 2-0 dla Hiszpanii. Hiszpania się wzięła i zobaczcie, co robi Hiszpania. Drugą bramkę strzela Pedro Rodriguez. Trzecią bramkę strzela Xavi, więc 3-0 dla Hiszpanii. Wow. Po tym, jak dostali sromotne bęcki w Realu od Holandii, no chłopacy się ogarnęli i wzięli się do roboty. Zobaczmy dalej. Dwie puste karty. Kolejna saszetka. Saszetka numer 3. 3-0 dla Hiszpanii. Pogrom się szykuje. Zobaczymy, co będzie dalej. Suarez z Urugwaju. Mamy tutaj Japończyka. Konno. Rosjanin, Francuz Karim Benzema, który już sobie tam coś strzelił na tych mistrzostwach. Mamy zawodnika Algerii i mamy zawodnika Kolumbii. Czyżby pusty przebieg? Tak. Niestety pusty przebieg. Liczę, że chociaż jakiś game changer tutaj wpadnie. Nie wiem, zobaczymy co będzie dalej. I mamy tutaj eksperta, masakra. Ghana. Mamy Moreno z Meksyku, mamy zawodnika Kamerunu, to jest Alex Song, Witzel z Belgii i Ibisewicz.
z Bośni i Hercegowiny. Ostatnia saszetka, ostatnia szansa na to, żeby Chile zdobyło kontaktowego gola. Czy to się uda, czy tak będzie? Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy za chwilę. Wow, 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 i zobaczcie, co się dzieje. I Hiszpania idzie za ciosem idzie Hiszpania. Trafiamy czwartego zawodnika, czwartego gola, tym razem jest to Andreas Iniesta. Wow, 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 4-0 dla Hiszpanii. Zobaczcie, mamy herb, logo. No, to jest logo, które jest bardzo rzadkie. USA, bardzo rzadko wpada w unboxingach, także świetne logo, jestem bardzo zadowolony z tego loga. Pamiętajcie, że poza tym, że robimy sobie meczyki, otwieramy też saszetki, pudełka i inne rzeczy, szukamy wartościowych kart. Italia, Holandia, Indii i jeszcze mamy Chamberlaina z Anglii i na koniec Castillo, chyba tak, z Ekwadoru. 4-0, 4-0, kończy się ta potyczka, wygrywa Hiszpania, Hiszpania wygrywa zdecydowanie z Chile. I co teraz będzie? Chile w zasadzie już raczej nie ma szans na wejście, wyjście u mnie z grupy. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Na razie dzięki za oglądanie tego filmu, zapraszam na kolejne. Pozdrawiam Was serdecznie, szalony kolekcjoner. A jeszcze dzisiaj wieczorem, późnym wieczorem będzie Kamerun, Chorwacja, czyli dokończenie pudełka kolekcjonera. Dzięki jeszcze raz, cześć.